To jest taki utwór, o którym pomyślałem, że to, to jest przebój. On jest. Nie to, że będzie przebojem. No, w momencie, kiedy go usłyszałem, no, to, jest, to jest przebój. No, no nie ma siły. W studiu byliśmy napompowani energią na maksa. Muszę przyznać, że, że energia była ogromna. Myśmy naprawdę yy, się świetnie czuli, że to tak wychodzi. Mm, będzie hicior. Tak spojrzałem <laughs> na niego. Ale faktycznie miał rację, bo on miał świeże spojrzenie i ta piosenka też swoje zrobiła, no. Do tej pory robi. Marzenia się spełniły, po prostu wchodzimy do studia, jak jakiś normalnie kapela... kapela, wchodzimy do studia, nagrywamy, to, to coś niesamowitego w ogóle. My tworzyliśmy rodzinę, to była grupa ludzi, E, która, e, która jakby jeden za drugiego wyskoczył wskoczył w ogień. Nie? Mój dom to w ogóle był jak taki hymn, bo on się naprawdę e, w słowach i w tym co oni śpiewali odnosił się do sytuacji takiej, która jest. On naprawdę oddawał takiego ducha, no mógłbym być teraz w USA, ale nie chcę. Czytelne kompozycje, bardzo dobre teksty o czymś. Trzeba też mieć trochę szczęścia i myśmy chyba to szczęście wtedy mieli. No. Jeśli chodzi o płytę Mój Dom i historię jej powstania, to trzeba zacząć od tego, że pierwsza płyta, ta płyta Ira, winylowa, została nagrana w studiu CCS u Waltera Heustowskiego. I to było malutkie studyjko, które właściwie mieściło się w piwnicy takiego jednorodzinnego domku. Większość ludzi uważa, że pierwszą płytą zespołu Ira jest Mój Dom. Ponieważ to była płyta, która zaistniała ogólnopolsko. No bo pierwszą płytę Ira, Ira nagraliśmy w 89 roku. No ale gdzie nam się wydawało, że ją nagrywamy tak samo, jak potem nagrywaliśmy Mój Dom. No to była jednak <śm> ogromna różnica. Realizatorem był Jarek Rygulski, bardzo dobry realizator. Mm, ale to studejko małe... No, miało wiele minusów, wiele, tam było rzeczy, których nie można było zrealizować normalnie w studiu. To znaczy nie można było nagrać normalnych, żywych bębnów chociażby. Więc na tej pierwszej płycie nie gra Wojtek na perkusji, tylko zaprogramował automat perkusyjny, który odegrał te wszystkie partie, które normalnie Wojtek grał na próbach. I wtedy pierwszy raz się spotkaliśmy z Jurekiem. Jurek robił chyba letnią zadymę w środku zimy wtedy. Powiodłem tak za nimi wzrokiem i tak przyszło mi przez myśl, kurczę, nie są wszyscy tak samo ubrani, wszyscy byli w tych papach, jak to mówią, skórzanych kapotach. Walter powiedział mi tak, to kapela jest i zobaczysz, dużo o niej usłyszysz, Są". Z... Radomia, i ten Radon tak nie zabrzmiał, po prostu, są z Radomia. Jurek tak, pamiętam, przywitał się z nami, e, on bardzo szybki dynamiczny, zawsze koleś z ikrą. E, I tak widziałem, cześć, 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 cześć" ale przemknął i, i tyle. I nawet przez moment nie przypuszczałem, bo nie dawałem im w swojej ocenie, nawet chyba jednego punktu im nie dałem. Ale później się to wszystko zmieniło kompletnie, dlatego tak mówię o tym otwarcie, bo yy, mają poczucie humoru, więc wiedzą, że tak sobie mogliśmy gaworzyć i nikt by mnie, nawet przez moment bym nie pomyślał, że nasze losy się tak bardzo zepną, bardzo się zepną. I tam wtedy się poznaliśmy. Było fajnie. No, Jurek był znaną postacią już wtedy. Był znaną przede wszystkim przez rozgłośnię harcerską. Ja, ja kojarzyłem jego i jego, jego audycję i radiową, i, 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 i tak mówię, no, tak, 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 tak się poznaliśmy. No i tak było to moje pierwsze spotkanie. I później, po prostu, jak jak wszyscy, usłyszałem mój dom i to po prostu był numer. Yy, na szczęście nie oddający ich stroju w stu procentach, a więc to nie było takiego ciężkiego metalu, tylko po prostu było to dobre, rokowe zagranie, e, podobające się, nie było tam dwóch zdań. I już nie pamiętam, jaki był taki moment drugiego spotkania, ale bardzo szybko się spiknęliśmy, bardzo szybko jakoś tak e, e, zaczęliśmy nawzajem do siebie rozmawiać. Kiedy przyszedł do mnie Kuba, a ja wtedy chodziłem bardzo. E... Regularnie na takie hyde parki To były comiesięczne przeglądy młodych zespołów radomskich. Przyszedł do mnie, pamiętam, ze swoją żoną. No ja trochę zdębiałem, bo ja człowieka znałem tylko ze sceny. A grałem na Bem w jakimś tam amatorskim zespole, który tam chyba się też pojawił w tym, na tym high-parku. Może w ten sposób zostałem zauważony. Zaprosił mnie na próbę, a później pojechaliśmy na takie warsztaty muzyczne do Okuninki nad jeziorem Białym. Nie było takiej też y, techniki, czy technologii nagrywania gitar, czy w ogóle wszystkich instrumentów. No. To, że się potrafił, pojawił Peter Łukaszewski, pojawił, y, Peter Łukaszewski no to, to było pojawienie się klasy światowej jakby. Nie? No bo y, ja, ja to żartem tak mówię, że dzisiaj mamy internet, żeby się dowiedzieć nowości, a kiedyś mieliśmy Grzesia Skawińskiego, który y, ze świata ściągał no, nowinki. Peter, który się bardzo interesował sprzętem. No i dzisiaj, jako, że jest realizatorem, oprócz tego, że gitarzystą realizuje nagrania i, i w ogóle, no to, to Peter jakby szukał tych nowości. To, to było nagle coś, czego my w ogóle nie, nie znaliśmy. Poszliśmy z Kubą razem na przegląd młodych zespołów. Kuba był jurorem, ja siedziałem obok i wyskoczyła kapela. Z Fajnie śpiewającym wokalistą. Nazywała się Landrynki dla dziewczynki. W całej wiedzą, że to śpiewał Gadzio i bardzo nam się spodobał, ale z tego co pamiętam, Kuba w swoim roztargnieniu takim specyficznym, że wiesz, zawsze wszystko ogarniał, ale wiesz, no, poszedł na zaplecze, <grym> pogratulował fajnie, fajnie. <grym> Tylko wrócił moja masztel, wziąłeś telefon? No nie. No to jak my się z nim skontaktujemy? Postanowiliśmy, że następną płytę będziemy nagrywać. W, postaramy się nagrać w jakimś dużo lepszym studiu, z jakimś też no, tak samo jak Jarek Regulski, dobrym realizatorem, może właśnie z Jarkiem Regulskim, a może z kimś innym. No i tak zaczęliśmy sobie wymyślać piosenki tak, nowe, czyli te utwory, które później weszły na płytę. Naszą jakby bazą był radomski amfiteatr. Kanciapa była super, bo była praktycznie kwadratowa. Wiesz, dobre gabaryty do, do ustawienia zespołu. E, fajnie powytłumiana. Przejdź, znaczy takimi kotarami kotary, praktycznie kotary, grubymi. Słowa, no, nie, to było dobrze tymi, było, fajnie. Fajnie się grało. Hmm. Kiedy y, zaczęły się jakieś drobne sukcesy na arenie radomskiej takiej miejscowej, no to nagle zaproszono jakby mnie do, do, do pracy takiego instruktora muzycznego w czasie studiów. Chciałem zgodę od dziekana, przecież to inne czasy. To był e, Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr chyba, Jeśli, żebym nazwy nie przekręcił, bo to była jakaś tam różnica. Ćwiczyliśmy w czwórkę lub w piątkę, e, bo różnie było z, z Peterem, który dojeżdżał czasami na próby, nie mógł być mhm. ciągle. Ja miałem wtedy Jakąś cudowną myśl radzieckiej technologii samochodowej, czyli samochód ładę. To był naprawdę hit motoryzacyjny w tamtym okresie. I tą ładą jeździłem do Radomia. To była wyprawa, ale ja też nie jeździłem na przykład na jedną próbę, tylko zawsze mieszkałem u Jinxa. Dzięki życzliwości Jinxa i jego rodziny, rodziców, dostałem tam pokój na Marglowej. I w tym pokoju mogłem właściwie funkcjonować jak u siebie. I to było bardzo fajne, bo nie byłem też kłopotem dla zespołu, a mogłem zamieszkiwać, mając, że tak powiem, dużo czasu. Ja jeździłem do Radomia na przykład na tydzień czy dwa i wspólnie robiliśmy piosenki. Czuło się taką dobrą atmosferę twórczą pracy, i w amfiteatrze pamiętam, u góry była taka sala chyba, e, bawialnia, nie pamiętam dokładnie, a na dole mieliśmy salę e, w, i tam w tej sali mieliśmy próby. Nasza kanciapa w ogóle tam, gdzie ćwiczyliśmy, to, to było centrum e, rozrywki. <grywki> Przychodzili nasi znajomi. No i hałasowaliśmy tam strasznie. Ludzie przesiadywali po prostu godzinami. No próbowaliśmy, grali trzy, cztery razy w tygodniu. E, I to były... No całe popołudnie, więc tam zaczynaliśmy gdzieś od 16, 17, kończyliśmy 20, 21. I mówię, no to było takie intensywne, intensywna praca nad, nad, nad piosenkami. Pamiętam też, że wtedy poznałem Jacka Kumoszewskiego, to, który potem stał się szefem fanklubu i taką dobrym duchem zespołu. No ale to wszystko mniej więcej w tym czasie się odbywało i, te, i tam robiliśmy te piosenki. Tuż przed nagraniem Płyty Mój Dom, pojawił się u nas Piotr Sujka, nowy basista. Nasi rodzice się przyjaźnili. To, to, nie no, wiem, czy no. to nie było, to, że mieliśmy po 7 lat chyba, czy coś takiego. Czy to było zaraz po ja puszczy po do podstawówki. Ja już pamiętam. Przyjeżdżałeś, tam coś na pianinku kombinowaliśmy, coś tam sobie brzękaliśmy. Ale to takie no, takie małolackie brzękanie. Potem, jak się pojawiło, że Duda odchodzi, to ja nie pamiętam sytuacji takiej, że a szukamy innego Basisty. Tylko po prostu Wojtek przeprowadził Jinxa i Jinx zaczął grać i, i od razu było właściwie dobrze. Pamiętam, że Kuba z Gadziem przyszli i tam z, zapytali, czy bym z miesiąc nie pograł, bo akurat darka nie ma. I, a później to już jakoś tak się. Wojtek mówi, a jak już grasz, to już może zostań już grać tutaj z nami no, no dobra. Nikt z nas nie miał kasy. Nie byliśmy bogaci, jakoś urodzeni ze szmalem, jak to się ludziom wydawało, tylko po prostu no, no, trzeba było kogoś prosić i kombinować. Przez wiele lat nie zarabialiśmy na tej muzyce w ogóle. No. Przecież to dobry rok po nagraniu płyty Moj domu, zaczęło się jakieś w ogóle zarabianie na tych koncertach, tak było ciągłe dokładanie. Kiedy szukałem sponsorów, szukałem pieniędzy na to, kto by mógł sfinansować płytę, którą byśmy mogli nagrać w, w, w studiu, tak, żeby ktoś za to zapłacił. To był problem. Kuba y, znalazł sponsora. Sponsorem była firma Kontakt z Rodomia, firma, która zasłynęła tym, że, śpiew, że sprzedawała świetlówki. To byli ludzie, którzy uwierzyli, że można zasponsorować to było 200 milionów starych złotych, to naprawdę było sporo pieniędzy. No i Kuba poszedł do nich z propozycją, czy nie chcieliby przysponsorować nagrania płyty zespołu Ira. Zespołu z Radomia, tak? No i co? Oni się zgodzili. Za to mieliśmy sobie zapłacić studio, żyć w czasie nagrań. To było naprawdę bardzo dużo. Studio S4 do dzisiaj funkcjonujące przy, przy Radiu Polskim na Woronicza. To wtedy to było kosmiczne koszta. Wracając do, do tej pomocy właśnie sponsorów. To była ogromna pomoc i to, że zaufali mi w którymś momencie i dali te pieniądze, to pozwoliło na to, że pojechałem do studia do, do radia, do, do, do telewizji się mówiło wtedy, bo były połączone te budynki, jakby radio i telewizji. No i pojechałem zamawiać studio. Hmm, Kuba powiedział, że no, żeby nagrać taką płytę, też musimy mieć troszkę urządzeń, których w studiu, bo już wtedy wybraliśmy studio, zdecydowaliśmy, że będziemy nagrywać w studio S4. Z panią Elą Pobiedzińską, pamiętam, rozmawiałem. Wtedy była pani poważna dla mnie, <śmienic> pani producent. No jest młody, młody realizator, dobrze się zapowiada, Leszek Kamiński. <laughs> to tak dzisiaj świetnie to brzmi po tych 30 latach. Aha, no dobrze, no jak świetny, no to dobrze. No to idź, zobacz sobie tam studio. Ja, żeby mówię, przypomnieć sobie to wszystko, żeby mi te bardziej, odświeżyć sobie te emocje z tamtych czasów, posłuchałem tej płyty i przede wszystkim mówię... Szczerze mówię poza moją naiwną realizacją, te pogłosy, dużo mniej. Sam tego uczę teraz na Akademii Muzycznej. Mniej, mniej, mniej tych efektów. A wtedy to. No ale był młody, naiwny. To zdębiałem naprawdę. Przeżyłem szok, że nie wiedziałem, że to jest aż tak dobrze zagrane i zaśpiewane. Wiedzieliśmy, że jest młody, zdolny, który jest otwarty na takie nowoczesne brzmienia, realizator Leszek Kamiński. Swoją wiedzą o harmonii, o postawach harmonii, o budowie skal, interwałów w akordach, trochę nas, że tak powiem, odchamiał, bo my, proste chłopaki rock'n'rollowe, czasami sprzedawaliśmy zupełnie krzywe pomysły i on mówił: Nie, 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 nie. Leszek siadał przy portypianie i pokazywał nam trochę zasady harmonii, więc to uważam za ważne, więc na pewno duży wpływ nie tylko jako realizatora, ale też współproducenta płyty. Studyjnie nie byli tak, w technice studyjnie obeznani, ale Piotrek był genialnie obeznany w, 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 w wzmacniaczach, gitarach. No, wszyscy tam się interesowali, no bo to brzmią też instrumenty. Oczywiście dobra ręka. Oni, oni bardzo byli świadomi y, 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 jakby swojego dźwięku. Każdy z nich. Mieli, na owe czasy ja byłem w szoku, że oni tak dobry sprzęt mają. Nie znaliśmy Leszka zaczęliśmy pracę, on był bardzo skupiony, do tej pory jest bardzo skupiony na swojej pracy. Jest bardzo skrupulatnym reżyserem dźwięku i też bardzo też potrafił nas w wdzięczny sposób zachęcać do pracy, wyciskać z nas lepsze... To, co najlepsze. Motywować. Tak, wyciskać na to co, to, co najlepsze, to, co wtedy najlepiej umieliśmy. Umówiliśmy się z Leszkiem, spotkaliśmy się z nim, on nam wytłumaczył, że Studio S4 to jest fajne studio. Jest, 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 jest świetne, e, jeśli chodzi o akustykę, jest świetne, jeśli chodzi o, o stół, który tam stoi, e, jest monitory i tak dalej. Na początek chciałbym Wam pokazać najstarszą wersję Pro Toolsa, komputera. <noise> to były twarde dyski, na tym się. Zapisywało. No, czyli taśma. 40 śladów w sumie były synchronizowane. I tak myśmy nagrywali to. To jest jedno z pomieszczeń tutaj stały bębny. I Wojtek nagrywał, tutaj gadzią, śpiewał wokale i dokładnie tak samo to wtedy wyglądało. Identycznie. Bo to jest nasze miejsce z specjalnym wytłumieniem ściany yy, yy, przygotowane, żeby. Wokale były ani nie przetłumione, ani nie zażywe, więc ja bardzo lubię tutaj te wokale nagrywać. Zapraszam do następnego pomieszczenia. Tu Wojtek nagrywał fortepian w nadziei. To jest nasze jakby największe pomieszczenie, bo generalnie gitary, basy to w różnych pomieszczeniach piece były porozstawiane, wzmacniacze do gitar. Jeżeli chodzi o gitary, to Wzmacniacze stały po różnych pomieszczeniach, ale głównie w tym, a Jinx, Wojtek i Piotrek siedzieli w reżyserce, żeby i głowy wzmacniacze, głowy wzmacniaczy były w reżyserce, żeby można było sobie wygodnie kręcić gałkami i sound zmieniać w razie potrzeby. Bo tu mamy właśnie takie specjalne pomieszczenie do wzmacniaczy, że widzicie, ono jest stłumione. Żeby, żeby ten dźwięk wzmacniaczy był bardzo bliski, znaczy gitar. I to jest takie nasze specjalne pomieszczenie do tego. Ja już to wielokrotnie też opowiadałem, że jak tam Peter ustawił swój zestaw, poprzeciągali z Leszkiem Kamińskim kable w studiu i nagle Lecho tam siedział, taki mało zainteresowany, Peter uderzył coś tam zagrał na gitarze i nagle lechu podskoczył. Nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj, bo już wtedy uważał, że jest najlepiej ustawione. No to, 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 to jest dzisiaj tak niektórzy mogą się z tego śmiać, no ale to była jakby zupełnie inna jakość yy, nagrywania właśnie gitar. No to było gitarowe granie. Trzeba pamiętać o tym, jakie to były czasy, 91 tak rok. To była taśma, więc nie było możliwości jakichś tak jak dzisiaj sztuczek, coś tam podrównać, nutkę wymienić czy co, przesunąć. To było wszystko zagrane. To tylko wtedy. My, to co dzisiaj robią komputery, my to. Naszym narzędziem był czas. Czyli ktoś musiał ileś razy zagrać, aż zagrał tak, jak wszyscy się spodziewali. To jest sam początek mojej przygody z radiem RMFFM. I wiem, że Ira była jednym z pierwszych zespołów, który tak naprawdę był tak zwanym naszym zespołem, z którym byśmy się zaprzyjaźnili, który był z nami obecny. Pamiętam nawet, że chwilę później wydaliśmy chyba filmowaną przez radio kasetę magnetofonową z taką reedycją kolejnej płyty i dodanym utworem wiara, tym w wersji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętam, że udało nam się namówić, już nie pamiętam, chyba wydawnictwo i zespół na to, żeby, żeby radio coś takiego wydało, bo graliśmy Irę do upadłego. Piotrka poznaliśmy przy okazji jakiegoś programu telewizyjnego, w którym graliśmy tam, znaczy występowaliśmy udawaliśmy z playbacku e, piosenki z tej pierwszej naszej płyty, a Piotr wtedy grał z, z Grzeszkiem Skawińskim w jego projekcie Skywalker. Kiedy ja nagrywałem w 89 chyba, albo 90, ale, ale chyba w 89, płytę Skawoker z Grześkiem Skawińskim, którą realizował Rafał Paczkowski w 4 właśnie, w tym studiu w Warszawie słynnym, to, to wtedy na tą sesję przyjechał Kuba. Na tą sesję przyjechał Kuba, powiedział, że, że właśnie przygotowują się do nowej płyty, że jeszcze nie mają materiału, mają część tylko piosenek gotowych i bardzo by chcieli, żebym ja dołączył do zespołu, tylko też y, lata zacierają pewien obraz. Czy on chciał, żebym ja dołączył na stałe, czy tylko na tą płytę? Bo ja w swojej tam czeluści, w odmętach pamięci pamiętam, że miałem zagrać tylko jedną płytę, tak na początek przynajmniej, nie? I to miała być tylko ta płyta jako sideman, y, a, potem, a potem się zobaczę. Piter po prostu się tak wkleił w, w zespół. On naprawdę wtedy reprezentował naprawdę wysoką klasę. Gitarową, i jeszcze dysponował się tym sprzętem, także to brzmiał wspaniale. Miał szerokie pojęcie o tym, jak chciałby zabrzmieć, i świadomość gry. We wszystkim mieliśmy szczęście wtedy. No, Piotrek to był takim skarbem, który się pojawił i, i, i z jego właśnie świadomością dźwięku, sprzętem, techniką gry po prostu Piotrek. Perlił tak na tej gitarze, że to jest niewiarygodne. Zresztą on ma coś takiego w sobie, co ja uwielbiam wśród gitarzystów. Każda jego solówka to jest połączenie improwizacji i przemyślenia. Że to są utwory, małe utwory w utworze, te solówki. Peter, nie umiem tych nowoczesnych solówek. Może byś się dał wynająć, bo to było wtedy jakby takie namówienie na wynajęcie. Mam sponsora, no dostaniesz za, za udział w płycie gitarę. To była y, gitara Jackson, marki Jackson. Taką sobie wymarzył gitarę i ta gitara musiała być kupiona dla niego i to było jakby jego honorarium za nagranie płyty Mój Dom. Rzeczywiście było tak, że to był ten czas, że ja jeszcze byłem takim tak mi się wydaje, chociaż ja już od razu czułem, że będę z nimi grał, ale, ale jeszcze byłem tym takim sidemanem, który gra za honoraria, taka trochę Ameryczka nie? w Polsce. Więc nie mogłem dostać kasy, więc miałem dostać instrument i miałem sobie wybrać. Dostałem katalogi, fajnie się poczułem, bo sobie tam już przeglądaliśmy nie? te katalogi, nawet chyba z Kubą i Kuba mi tam doradzał. I padło na taką gitarę, która wydawała mi się wtedy e, czymś fantastycznym. <laughs> Nie mam tej gitary, dość szybko się jej pozbyłem, ale fantastycznym. E, I to był Jackson, czerwony Jackson. Piter chyba na pierwszej czy na drugiej próbie... Był już zdecydowany. Jak tylko przyjechał do nas do Radomia, jak zaczął z nami grać, to już nagle się okazało, że pasujemy dobrze do siebie. To bardzo szybko. To jest tak jak mówię z Jinxem, bo bardzo naturalnie. Nie było, że tam jakieś szukanie, próbowanie, że tam ktoś kogoś testuje, jakieś ludzie tam sprawdzają. To tak się polubiliśmy, że staliśmy się rodziną, więc ja nie wyobrażałem sobie nawet, że jakby w zespole, w którym czułem się dobrze i do którego też wniosłem własne piosenki że mógłbym z nimi nie grać potem, nie? Że, że czułem, że to jest to, nie? że to jest to, na co ja czekałem, mimo że oni z Radomia, ja z Gdańska. My zaproponowaliśmy Piotrowi, żeby razem z nami nagrał płytę Zagrał, żeby zaczął z nami grać. Okazało się już później w studio nawet, i to też Leszek Kamiński potwierdził, że Piotr, no, ma bardzo dużą świadomość dźwięku, ma, wie jak, właśnie jak uzyskać konkretny efekt, jeśli chodzi o brzmienie gitary, głównie, tak, bo na tym nam zależało. Braliśmy pod uwagę wszystkie pomysły, które jakby chłopcy mieli już wcześniej. Rozważaliśmy też moje utwory, albo moje i tam, powiedzmy, moich kolegów z zespołu Angelika, które im się znowu podobały i które mieliśmy zielone światło, żeby nagrać na, na tej płycie. To jest człowiek, który ma ogromny wkład, jeśli chodzi o płytę Mój Dom, jeśli chodzi o jej brzmienie. Brzmienie gitarowe, które uzyskaliśmy, i potem przez następne lata było kojarzone z zespołem IRA, to była zasługa Piotrka Łukaszewskiego. Jego wiedza na temat sprzętu i, i, i sposobu, właśnie nagrywania, uzyskania odpowiednich efektów, była, była ogromna. Myśmy tej wiedzy nie mieli absolutnie. Nagrywanie płyty było takie trochę z naszej strony wariackie. No, można powiedzieć, nie wiem, spontaniczne, bo to było tak. Ja przyszedłem i mamy. Studio, wtedy. No albo bierzesz to studio, albo nie ma. Przyjechałem do radomia, ja mówię, wchodzimy do studia. Wiesz, i to... Pamiętam Wojtek z dźwięksem. No jak to? Przecież nie mamy przygotowanych piosenek. Bębnów nie mamy. Pamiętam, coś tam było jeszcze ściągane, że Wojtek nie miał dobrej perkusji. No jak to nagrać? Wiesz tak, a ja, a ja, a ja, a ja wiesz, moje różowe okulary całe życie. No jakoś się nagra. No bo jakbyśmy się nie zdecydowali, to dzisiaj płyty mój dom by nie było. No w Studio S4 ogólnie to był szczyt marzeń kiedyś. No to w ogóle niesamowite wrażenie, bo to takie marzenia się spełniły, po prostu wchodzimy do studia, jak jakiś normalnie kapela, kapela, wchodzimy do studia, nagrywamy, to, no coś niesamowitego w ogóle. Była tak dobra atmosfera, że Kuba mówił, spokojnie, spokojnie, wszystko to będzie, on to świetnie koordynował, naprawdę. I nie było jakichś przestojów, to naprawdę pod... było, no bo jakiś malutki trzon był i to jak zaczynaliśmy na... i to wszystko się samo napędzało. Mówię, jakiś dobry duch czuwał nad tą płytą. To była na pewno współpraca wielu osób, taka mentalna. To, że tam jakieś nazwiska podpisują jakieś piosenki, to jest oczywiste, no bo zawsze ten pomysłodawca i tak dalej, to jest osoba, która liczy się najbardziej w danym momencie. Natomiast Eee, wszyscy pracowali eee, już w samym studiu na pewno równo. W warstwie i kompozycyjnej się pojawiały rzeczy. Po pierwsze, no ja mam tu taki ten numer, to, potem tu i teksty, ktoś pomógł tego i, i naprawdę wszystko jest fajne, wyszło czytelne, czytelne kompozycje, bardzo dobre teksty o czymś i nie zawsze się to tak udaje. Ale mówię, jakieś też trzeba też mieć trochę szczęścia i myśmy chyba to szczęście wtedy mieli. No. Ja to, wtedy, ja to wtedy nie miałem już nawet swojej gitary jakąś. Pożyczałem chyba. Nagrywałem na Łožbornie na, na, na i pożyczałem jeszcze chyba od Wojtka Pilichowskiego paczkę. Też miałem jakieś bębny, ale one się nie, nie nadawały za bardzo do nagrywania w studio. Nie, nie. No, też pożyczałeś chyba. Pożyczałem tak i to pożyczałem hmm. bębny od z, słynnego perkusisty, e, czarka Konrada. Pani Dan Wojtek, mówił go mi, zdjęć nie róbcie, że taka młoda perkusja. Ale ona bardzo dobrze brzmiała. Z bębnami zawsze był kłopot. A ja już te bębny nagrywałem, wiedziałem, że są dobre. Może nie wyglądały, ale to wtedy ta firma Yamaha się jakby tak z tymi bębnami pokazała. Może były małe rozmiary, ale brzmią dosyć potężnie na nagraniu. W tym wypadku rozmiar nie miał znaczenia. To było bardzo drogie sesje. Dlatego braliśmy kiedy tylko było można sesje nocne bo te sesje nocne były dużo tańsze. Tu każdy się wiedział, że to drogo kosztuje, no i się sprężał, żeby swoją robotę jak najszybciej zrobić. No ale też nie można w głowie mieć od takiego szybko szybko, bo wtedy nie wychodzi, nie, tak jak powinno. No. Sekcja jak Wojtek z Piotkiem jak zagrali tą sekcję, to przecież to było tak dobrze zagrane, że wiadomo było, że jak Piotrek i Kuba siądą do gitar, to w tym miejscu, gdzie oni oczekują, będzie to uderzenie, że oni w ogóle spokojnie mogą polegać na tej sekcji. Każdy miał wpływ na to, jak mniej więcej wyobraża sobie bębny, czyli rolę Wojtka. Wszyscy mieliśmy na pewno jakiś wpływ większy lub mniejszy na linię basu. Tak jak i każdy miał z kolegów, mógł komentować moją partię gitary, czy partię gitary Kuby. Nie? Myśmy połowę rzeczy nie mieli zrobione przy nagrywaniu, bo tym ujdzie. Wchodzimy do studia, bo już był wolny termin, wchodzimy. to nieskończone, tam to nieskończone, tu jakiś zaros piosenki. Większość tych utworów nie miało, nie miało tekstów. One były w takich wersjach. Um, my to nazywaliśmy, znaczy do dzisiaj nazywamy, że to jest po flamandzku. No. To jest niby angielski, niby. Holenderski nie wiadomo, jaki to jest język w zasadzie. I ja pisałem teksty w trakcie już nagrywania płyty. Czyli niektóre powstawały, a niektóre powstawały bardzo szybko. Niektóre, nad niektórymi pracowałem nieco dłużej. Kuba nagrywał swoje gitary. Ja mu tam marudziłem. Potem jak ja nagrywałem moje, to on mi marudził. Mamy też tam gości, bo tam Izkawiński grał na, w Come Together chyba. Na pewno był Johnny, czyli wokalista z mojej wcześniejszej kapeli. Weszliśmy do studia. Peter mówi: A to ja mam jeszcze jedną piosenkę, zagrajmy. Pojawiła się Kalifornia, przyniósł nadzieję o, zobaczcie tam coś. No to grajmy, no co za tym tam, wiesz? No, to, to, tu szkielet, sekcja, ale to było takie Dobra, a co teksty? No to tu jest, tu ten, tu nie ma a to to dopiszemy. No, tu Gadziu siadamy piszemy. Gadziu tam siedział i skrobał te teksty. Nie? Do piosenki mój dom, tytułowej piosenki płyty, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to będzie y, utwór, od którego płyta też weźmie swój, swój tytuł. A do mojego domu tekst napisał Kuba. Przezedł dzień nagrywania tej piosenki. Nie było jeszcze w drugiej zwrotce, nie brakowało jednej frazy. Podczas nagrywania y, wokali był też Johnny Pyzowski. Johnny Pyzowski był wówczas gitarzystą, nie gitarzystą, przepraszam, tylko wokalistą y, takiego odłamu zespołu TSA, który się nazywał TSA Evolution. W którym zresztą grał też Piotrek Łukaszewski w tym czasie. On grał w różnych projektach. Udział. No i Johnny tak przyszedł, był taki strasznie amerykański. Był, jak wyglądał jak zagraniczna gwiazda normalnie rokowa. I Johnny, żyjąc gumę właśnie tak w studio, i tak, no dobra, ale mam teraz tą drugą zwrotkę do nagrania, a tu brakuje takiej frazy i tak. E, mówi to może zaśpiewaj moje długie włosy, to jest coś, co lubię. I to jest, jego, to, jest jego, to jest jego część tego tekstu. To on to wymyślił. I tak zostało, nie? Okazało się, że były już wtedy utwory takie, które no, były takie podchwycone. Już tam Mój dom to w ogóle był jak taki hymn, bo on się naprawdę w słowach i w tym, co oni śpiewali, odnosił się do sytuacji. Takiej, która jest. On naprawdę oddawał takiego ducha. No, mógłbym być teraz w USA, ale nie chcę. Ludzie wtedy wyjeżdżali właśnie do USA i mało tego ludziom się te wyjazdy jeszcze w tamtym czasie niesamowicie powodziły. Oni wyjeżdżali, znajdowali tam robotę, wracali może do Polski, a może nie, ale szukali tego szczęścia i znajdowali to szczęście. A tu w tym to jest mój dom. To naprawdę było takim pieśnią niezwykle trafnie ujętą, świetnie zrobioną. Zaczyna się takim mocnym krzykiem Gadzia, który przechodzi płynnie w gitarę. O ile pamiętam, to się jakoś pojawiło samoczynnie. Znaczy, to tylko jak czy Piotrek zagrał po krzyku Gadzia gitarę, czy. I od razu tylko zaczęliśmy, od razu zauważyliśmy, że to jest dobre, i tylko chodziło o wykonanie, dopieszczenie tego pomysłu, żeby tak zrobić, żeby. No, bez Technologii, wiecie, bez przekształcania, bez jakichś tam możliwości wielkich, żeby to zrobić tak, żeby było to prawie niezauważane, żeby dźwięk głosu ludzkiego zmienił się raptem w gitarę. Co dzisiaj jest pestką, a myśmy to musieli to wtedy zrobić, że tak powiem, w czasie rzeczywistym i bez żadnych możliwości technicznych to była pierwsza piosenka, która była rapowana. Rockowa muzyka, gdzie było i śpiewane, i rapowane, to była pierwsza rzecz, która w Polsce się pojawiła. Nie, nie bardzo zdawaliśmy się z tego sprawa, a ja już kompletnie, że, że nie wiem, napisałem piosenkę, która jest yy, no, jak, jakimś tam, jakąś nowym trendem w Polsce. To zupełnie dzisiaj śmieszne trochę, bo to brzmi, z tym starym dziadkiem, a nie czuję się tak. To, że to ma być y, taka recytacja, taki wykrzycany rap, to w, w, chyba wpadliśmy na to w studio. My wtedy bardzo lubiliśmy Fate No More. I nie wiem, czy koledzy mówili o tym w tym filmie, ale ja ich w, trochę wydam. I stąd pomysł na skandowanie. To nie miał być taki typowy hip-hop, jeszcze wtedy nie było w 90 roku hip-hopu, tylko taki rap, powiedzmy. I stąd ten pomysł, żeby, żeby trochę wyrapować zwrotka, zaśpiewać refren. I nam się to podobało, i stąd, stąd pomysł na ten, na ten numer w ten sposób. Poszedłem chyba do trójki, bo wtedy mój dom zaczę... jakoś tak skoczył mocno, że, że z poczekalni od razu gdzieś tam wszedł wysoko, na jakieś tam, nie pamiętam któreś miejsce, ale już było w pierwszej dziesiątce. No i pierwszy raz z Markiem Niedźwieckim, dla mnie to, wiesz, to byłem taki trochę na baczność, i mówi: No, tu słyszę, że jednak y, y, inspirowałeś się Fake No More i tam coś. I ja tak, 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 tak. tak. I mówię, co to za zespół ten Fate No More? Nie słyszałem. <grywa> Dopiero później, jak do domu wróciłem, wyszukiwałem, co to jest Fate No More. No, ale, ale jak poważny dziennikarz mówił, że się zasugerowałem Fate No More, no, to uważałem, że nie mogę powiedzieć, że nie wiem, co to jest. No, do tej pory ją gramy i ma moc. <grywa> to się liczy. Prowadziłem audycję BRUM w programie Trzecim Polskiego Radia. Było takie radio, niesamowicie Fantastyczne, piękne, i wiem, że e, moi koledzy, bo głównie koledzy prowadzili rozgłośnie e, całą tą stację Brum, już też zaczęli puszczać ire, Kuba wojewódzki na pewno chyba prezentował IRE. I to się tak już zaczęło słuchać. Już, e, ja też nadstawiałem ucha, co puszczają koledzy. Ja puszczałem kompletnie inną muzę, głównie pankową w związku z tym e, nawet z wojewódzkim się trochę boksowałem. On uważał, że to są już dinozaury że już muzyka idzie w inną stronę. Trochę miał racji, nie da się ukryć, no ale znowu ja byłem temu bardzo wierny. Hey, piosenka Bierz Mnie. Prawie by jej nie było. Mało pewnie kto pamięta taki drobny fakt, że Wojtek bawił się balonem, takim dmuchanym. I ten balon na taśmie na piosence Bierz mnie wkręcił się w ten magnetofon. I jakimś cudem albo Wojtek wyjął ten balon, albo Leszek wyłączył magnetofon w jakiś objawach paniki. Taśma się na szczęście nie zerwała, bo jakby się zerwała, to nie wiem, czy by była piosenka Bierz Mnie na płycie. Z zawsze byłem lekko nadpobudliwy. I jak mi się nudziło, no to zrobiłem różne dziwne, śmieszne rzeczy. Nie, nie, nie zawsze mądre, no ale to konsekwencje dopiero się pojawiały w, 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 A kiedy w mądre, czasie. A kiedy były mądre? A kiedy były mądre? Które kiedy to, były? Kiedy, ja kiedy były trzeba. Bierz mi i spadam to były piosenki, które były zaczęte już w czasie pierwszej płyty. Tylko pamiętam jak wtedy rozmawialiśmy. E, bo ona to już tak trochę powinna być na następną płytę, to nie teraz, to później. I pamiętam, że tylko Gadzio dopisywał teksty, że jakby większość było w zarysie przygotowane. No, jak się potem okazało, dość kontrowersyjny złoty deszcz tam się pojawił w tym numerze. Koledzy moi się bali, że, że, że bierz mi to może jest taki, że może to jest nieodpowiedni tekst, albo. Ale ja, ale ja się uparłem, powiedziałem, że to tak musi zostać, i ja, ja chcę to nagrać po prostu. Bo to, jest, to jest żart. To jest tekst, który napisałem w ciągu nie wiem, tam 15 czy 20 minut po prostu, jako, jako dowcip. Po prostu uznałem, że to musi być takie lekkie i, i, i zabawne, nie? Śmiali się z tego, obsyp mnie złotym deszczem. No źle brzmiało, obsyp mnie srebrnym deszczem, więc no gadzie zaśpiewał, obsyp mnie złotym deszczem. Nie ma tu żadnego innego podtekstu oprócz złota i spadających gwiazd z, z złotym deszczem, a nie jakimiś tam głupimi podtekstami. I pamiętam, jak Maciek głady przyszedł, y, gitarzysta, do studia i on powiedział, hmm, będzie hicior. Tak spojrzałem <laughs> na niego. No dobra, no, ale faktycznie miał rację, bo on miał świeże spojrzenie i ta piosenka też swoje zrobiła. No, do tej pory robi, gramy ją na BIS. Najbardziej przebojowym utworem zespołu IRA to chyba powiedziałbym jest Nie zatrzymam się. Myślę, że jest najbardziej takim optymistycznym tekstem, lotną taką piosenką. Nie zatrzymam się to tak spontanicznie, sp sp spontanicznie powstało na, powstał tak, na utwór na próbie jednego wieczora któregoś popołudnia zaczęliśmy to po prostu grać sobie pa pamiętam że tak, zaczęliśmy tak po prostu na takie akordy ja zaczął śpiewać i o fajne. No, dobra, tak, to, ale fajne. Kuba mówi, nie, nie, to, to, już, już, to, refren, to, to już. Już jest to już. Ja nie. nie, to dawaj refren tak zagram. I jakieś tam akordy zaproponowałem. I ta pauza została. Zatrzymam się. Hmm. No. I, dopiero, tak, I poszło, i no. Jednego wieczora. No. Tak. Ja zacząłem improwizować, zacząłem nucić i doszliśmy do wniosku, że to jest, że to jest że to fajne, że to, że to może być, że to, jest jak, że to już jest jakiś utwór w zasadzie i, i ten refren właśnie taki Nie zatrzymam się, takie długie nuty. Bardzo się nie spinaliśmy, tylko by była taka no, tak, obawa, żeby tak. nie spierniczyć tego refrenu. No, no, no. no. Coś z tym refrenem no. tylko by było. Ale wystrzeliło, ale, ale, ale wystrzeliło. się, tak. Nie zatrzymam się Yeah, yeah. Jeżeli chodzi o nadzieję, to jest jeden z tych utworów, które myśmy, yy, przy, znaczy ja przyniosłem z, ze sobą w, w posagu do Iry i był rzeczywiście bardzo ciepły, entuzjastyczny odbiór chłopaków kuby i, i gadzia. Początek utworu, śpiewany przez gadzia, jest zaśpiewany jednego wieczoru. Musieliśmy skończyć już sesję, a następnego dnia. Czy też wieczora, już nie pamiętam, on dośpiewał resztę i nawet słychać różnicę w barwie głosu. To kogoś mi brak, w, cytuję tutaj Gadzia, kogoś mi brak, to już było na, z pierwszej zwrotki nagrane następnego dnia. I to pamiętam, bo tam nawet jest inna barwa głosu i to, to było ciekawe bardzo. Tam nawet były takie trochę do, do, dopisane przez żonego spontanicznie frazy. Które potem Artur jakby zaadoptował i też zaśpiewał na wersji naszej iroskiej na płycie. No i jak Peter przyjechał jedna próba, druga i zaczął pokazywać piosenki właśnie. Nadzieja, Nadzieja była cała gotowa, no bo Peter tą piosenkę jakby zaczął grać z Angeliką, ze zespołem Angelika. Nadzieja, bardzo, od razu mi się ta piosenka spodobała. Od razu pomyślałem sobie, że to jest, to jest utwór, który no, chce zaśpiewać, bo, że, że to jest yy... No to tak, to, to, to jest taki utwór, o którym pomyślałem, że to, to jest przebój, on jest. Nie to, że będzie przebojem. No w momencie, kiedy go usłyszałem, że to, jest, to jest przebój. No, no Nie ma siły. Ja też czułem, że to, że to jest piękna piosenka, yy, i no, ze świetnym tekstem leszka. I tutaj no, cieszyłem się, że chłopcy zareagowali pozytywnie i że ten utwór wszedł. A to, że przed w nagraniu jest tam słychać mój oddech, jak, jak ciągam powietrze i zaczynam śpiewać, to jest dlatego, że ja po prostu poprosiłem Leszka Kamińskiego, żebyśmy to nagrali, żeby, żeby nie, nie wycinać tego, nie mutować tego nawet przy, przy miksie. Żeby, żeby było tak naturalnie, po prostu, bo tak naturalnie jest. No, człowiek podchodzi do mikrofonu, nabiera powietrza i zaczyna śpiewać. A poza tym to też powoduje, że. I też chciałem, żeby wokal, wokal był taki bliski, żeby on nie był zefektowany w tych na początku, przynajmniej w pierwszej zwrotce. No i tak. I taki jest. <grytania> W głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak Może masz serce całe ze szlachetnego szkła Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie plan. Na fortepianie w Nadziei gra Wojtek, nasz perkusista, to tam jest jedyny utwór w historii zespołu IRA, w którym on grał na fortepianie. Mieszkałem w bloku z rodzicami, w pokoju było pianino i pamiętam, że musiałem się między tymi sesjami przygotować szybko do tej Nadziei. No bo akordy takie czterodźwiękowe, fajne, szerokie, no, na, na fortepianie jak się pierdyknęło, no to naprawdę brzmiało to szeroko i fajnie, potężnie. Udało się fajnie w tej sali wielkiej nagrać ten fortepian. Super. Wojtek zagrał akordy, żeby tylko to brzmienie było słychać w fortepianu I to się bardzo ładnie sprawdziło. Po prostu ten właśnie bliski wokal. No gadzio, no jak zwykle, no, świetnie zaśpiewał. Gadzio, jest tak wiarygodny w śpiewie. I to jest taki. Ludzie mu wierzą, ufają, że to jest prawda. To nie jest sztuczne, nadmuchane. Ludzie mogą się nie znać na muzyce, ale rozpoznają prawdę i fałsz. Taka króciutka piosenka na końcu płyty Mój Dam, Twój Cały Świat. Peter mówił zobacz, fajna piosenka. No i zaczęliśmy grać e, tak akustycznie. Mówię, Kurczę, no ale to trochę większą, może zróbmy dłuższą piosenkę. Ej, nie, no ale co tam dłuższą? Co znowu solówka, sekcja? Nie, bez bębnów, bez niczego. Jest tak ładna, tak tego i wystarczy. Tyle nie będziemy tego rozwijać w jakiejś formy zwrotkowo I Super pomysł. Takie właśnie to, co lubię. Wolę niedosyt niż przesyt. I to jest właśnie druga z tych piosenek, e, które przyniosłem w posagu. To jest piosenka, y, po, po, głównym pomysłodawcą był Maciek Kraszewski e, i Twój cały świat, jest to jego pomysł. Ja go przearanżowałem, tam dopisałem jedną część, chociaż głównie jest to jego utwór e, z moim udziałem. I tekst napisał Johnny, bardzo osobisty, e, bo Johnny przynajmniej wiedział, co pisze, nie? bo pisał o sobie. I o, o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach. To było głębokie, nie na zamówienie. E, tej piosenki nigdzie miało nie być. Nie? A de facto też e, gadziowi się bardzo spodobała i mocno lobbował za tym, żeby ten utwór był na płycie. No i też e, też sukces. Nie? Piotr tą piosenkę nam po prostu zagrał w hotelu na, na, na gitarze i mówił, no, to jest takie krótkie. Nigdy nie było pomysłu, jak to rozwinąć. Mówi, tak, ale właśnie to jest może właśnie fajne, że to jest takie krótkie. Niech to będzie utwór ostatni na płycie, dlatego że e, pomyślałem sobie, mm, Beatlesi mają taką piosenkę Her Majesty na y, białym albumie. On się już kończy jest, tam jest w ogóle taka kilkudziesięciosekundowa cisza. I nagle wchodzi piosenka grana na gitarze i też ona jest bardzo króciutka. No i tak to w zasadzie Dlatego stwierdziłem, że nie trzeba tej piosenki rozwijać. I może rzeczywiście, może być taki krótki utwór. Jeszcze jedna pusta noc. Jeszcze jeden w lustro gest. Twój cały świat. Mała garst, twój cały świat. Trochę dasz, twój cały świat praw świat! Potem przez wiele lat musieliśmy to grać na koncertach. Nie było możliwości tego nie grać, nie? No, na przykład Kalifornia, no to już było tak, że był szkielet piosenki z tekstem, z, 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 z wokalem, no i z gadziem. Peter tam jakby koń, kończył tekst, jakby wtedy, pamiętam. E, dość zwiewna i też z bardzo fajnym tekstem gadzia. Dokładnie y, mówiąca o tej tęsknocie za Ameryką, w której my jeszcze wtedy nie byliśmy. Nie? Zresztą potem każdy z nas był już wielokrotnie w Ameryce, tylko chyba nie udało nam się pojechać razem. Nie? To znaczy, chłopcy byli już beze mnie, a ja znowu byłem w innych składach, i potem zrozumiałem, że nie jestem fanem Ameryki. <laughs> nie wiem, jak oni, ja nie jestem, ja, to jest moje miejsce. Nie? Ale. Y, Wtedy jeszcze marzyliśmy o tym. Ta piosenka to był taki hołd trochę i tęsknota za Kalifornią, i, i, i myślę, że to się udało. Myślę, że ten utwór to, to trochę pokazał. Nie? Wtedy tak było. Bardzo lubiłem, jak, jak wchodzi. Wiesz, jak wchodzi sekcja już na, na wiesz, grana już na, na szybko. Nie? Utwór Nowe Życie, Mieliśmy wolne studio od trzeciej rano do dziewiątej. To był jedyny czas, kiedy studio było W 90 latach tutaj nie można było szpilki wcisnąć. Tak było zajęte to studio. No i nagle, Lechu, no jeszcze raz. Nie było, że zrobiliśmy jednego takea, powtórz, sklej i zaś tam, tylko po prostu wskoczyć, wyskoczyć. Tu ten równo, nierówno, a tu pantera, pat, patam, a ja już głowa mi leci, tam gdzieś o piątej rano, szóstej. Ja pamiętam, chłopaki pokotem leżeli tutaj, bo wszyscy padali, a, a ja budziłem tylko kogoś, kto miał grać. Nie. W końcu mielecho już gdzieś mam to i idę spać. I tam, no. Ale no, to, było, to było przyjemne później słuchać, o, jednak trochę wyszło, nie jest tak źle. Ale były, były, były sesje takie, nie nocne, tylko poranne. <grym> Kiedy no, kontakt powiedział, że daje już te pieniądze, to nie było tak, że oczywiście te wszystkie pieniądze od razu dali mi. To było tak, że mogliśmy pewną pulę przeznaczyć na zakup instrumentów, na, no, na nasze życie, nie? bo przecież myśmy nie mieli kasy, więc trzeba było, to była super sprawa, że przy radiu były, był służbowy hotel. Praktycznie przez uliczkę osiedlową, bo to był. Wieżowiec. Pierwsze trzy czy cztery piętra były takimi, to były jakby mieszkania, które radio miało do swojej dyspozycji i, i, i można było sobie tam wiesz, urządzić kuchnię, gotować, pić. Co zresztą robiliśmy. Mieszkaliśmy rzeczywiście w hotelu telewizyjnym. Zaraz za potem telewizji był hotel. Nawet często zastanawiając się, ile możemy przeznaczyć na. Posiłek danego dnia, mieliśmy tam na Puławskiej takie opanowane tanie sklepy, czasem pizzerie, ale to tylko w wyjątkowych okolicznościach. Ale na ogół tanie sklepy i jedliśmy raczej no tam bułki, puszki, takie rzeczy, nie? I to ja się z tego bardzo cieszę, to, dzisiaj to już fajnie wspominam, nie? No nie przelewało się, bo myśleliśmy bardzo, wiesz, no nie mieliśmy Czemu, kasy. Wtedy to bieda tam. No. Co tam? Wiesz co, namierzyliśmy no ta, taką y, budkę z, z hot dogami, one nam tak przysmakowały, że kupiliśmy sobie y, te przyprawy do tych hot dogów. Tą cebulkę taką, nie? Taką cebulkę no, kruszoną no, i taką, taką żółtą y, przyprawę, ona się nazywała remolada. Remolada. <laughs> Pamiętam, że naszym, naszym y, nasze menu to było głównie by parówki, ryż, sos Uncle Ben's, a już w, y, w późnym, na późnym etapie nagrywania płyty, kiedy już nie mieliśmy pieniędzy na nic, to y, był ryż, Skórki z Ogórków. <noise> Skórki z Ogórków, bo Jinx przywoził na przykład ze szklarni swoich rodziców nam ogórki i pomidory. I tak głównie na tym to jedliśmy po prostu. No, nie, nie, było, nie było lekko. Ale wierzyliśmy, że, że, że to, co robimy, jest fajne. No tak, przywoziłem, bo to przecież No, było, przywoziłeś nie? te ogórki, no. No, W tym barku przyradiowym można było zawsze coś zjeść, zaprzyjaźniliśmy się oczywiście z paniami tam, bufetowymi zawsze trochę większe porcje. Oczywiście z czasem, jak te pieniądze zaczęły się kończyć, okazało się, że trzeba zastanawiać się co i jak, no bo ten, no to już ten bar bardziej, jak to się śmieliśmy, kasza z sosem była częściej jedzona niż jakieś tam rarytasiki, ale... No, czasami pani tam w recepcji tego hotelu y musiała do nas zapukać i y powiedzieć troszkę ciszej panie rokendrolowcy. Niezwykle wygodne w studiu S4 było to, że to było połączone z telewizją. To, że bokiem można było z radia przejść do telewizji i w tych studiach mogłem się zjeść śniadanie, czy jakiś obiad, czy kolację, i wtedy posiedzieć w tej telewizji z kimś się spotkać zapytać kogoś czy możemy się pojawić w jakimś programie telewizyjnym. To było, to było takie trochę najprostsze. No nie było Facebooka na którym można było do kogoś napisać o znamy tego dziennikarza napiszę zapytam czy czegoś nie chce podesłać piosenkę. Nagrywanie płyty Mój dom i to bycie jakby w tym w tym, no, świadku artystycznym o tak dzisiaj można by było jakby takim, tak to nazwać. To było dla nas szokujące jak tam w Prajzne przed chłopaki żeby się zamienić na studio żeby zamienić jedną sesję, bo jemu pasowało inaczej, żeby no to poznawanie takiego faceta w tym momencie, co potem już do końca życia człowiek pamięta. No. Tu teren Polskiego Radia, sala Lutosławskiego. Mnóstwo chodzisz z całego świata, gwiazd muzyki filmowej, klasycznej. A tu raptem zespół zelektryfikowany Czadzi na gitarach i jeszcze krzyczą, że przebija się przez ściany i głośno, więc jakby trochę inaczej nas tu traktowano, bo jednak ta klasyka tutaj w radiu rządzi. To tworzenie, że, że tam gdzieś w kącie człowiek siedział i, do, i kończył piosenkę, gdzie no nie mamy tekstu, nie mamy leszek. Jezu, co się z wami dzieje? Jak to nagramy płytę, wy to tekstów nie macie. I tak było oczywiście przy każdym, bo to nie jest tylko mój dom. Przy dziewięć, przy Znamie, Zawsze Lechu się dar na nas. Wszyscy byli ciekawi. Co tu się dzieje i zaglądali. A co tu się we 4 dzieje? Kto to nagrywa teraz? Bardzo spontaniczny proces. Yy, no, ale nie, nie brakowało właśnie w tym te, te, tej, tego, tego profesjonalizmu. Było pełne zawodostwo ze strony Leszka, no bo my to uczyliśmy się wszystkiego. Jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to tak. No to to była taka, no dla mnie dosyć. Yy, Trudna sytuacja, bo musiałem nagrać główne wokale. Y, potem zdublować je, czyli po prostu jeszcze raz zaśpiewać to samo często głównie w refrenach, a czasem nawet y, też i w niektórych zwrotkach. Y, no bo taki mieliśmy pomysł z leszkiem, żeby, żeby jakby. Stworzyć taki fajny efekt po prostu wokalowy, którego się nie da ukręcić w żaden inny sposób na żadnym urządzeniu, tylko można to zrobić tak naturalnie po prostu. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na, wo na wokal. Gadzio był w genialnej formie, w genialnej. No i potem stwierdziliśmy, że znaczy ja zaproponowałem, żebyśmy to okrasili taką dosyć o, m, bogatą, czasami harmonią w chórkach, no bo że, że to nie są już czasy takie, że ten jeden wokal, te wystarczy, że to jest nowy środek wyrazu. Gadzio wtedy był tak, tak napięty i tak, takie, tak, tak rewelacyjnie to było realizowane. No to, oczywiście, to było męczenie Gadzio przez Leszka. Nie? Tak, zwykły głos, czyli śpiewasz normalnie piosenkę. Niski, Gadzio ma, ma piękny niski ton. Przecież no, ja do dzisiaj mam problem, że wszystkich wokalistów bym chciał w, w tą samą stronę jak Gadzio. I tego reksia dokładał jako trzeci głos, więc te głosy wychodziły tak rewelacyjnie, tylko no, no, Kaja myślała, że to jakaś dziewczyna mu te wysokie dźwięki jakieś tam wgrywała. No to myśmy się z tego śmiali. Kaja dziwiła się. No, fajnie, bo to było przyjemne dla Gadzia czy dla nas, no bo to było uznanie. Ja musiałem też zaśpiewać wszystkie chórki na płycie. No co już było problemem, bo, bo ja chórzystą nigdy nie byłem. Słynne wokalizy Gadzia w niektórych utworach na, rozpisane na wiele głosów, to nie wszystkie, ale w większości to są pomysły Leszka. Myśmy z Leszkiem po prostu godzinami siedzieli w studiu i do już gotowej piosenki, nagranych wokali siedzieliśmy przy fortepianie i, i Leszek razem ze mną kazał mi śpiewać poszczególne głosy, ja się ich uczyłem, nagrywaliśmy to, po czym odsłuchiwaliśmy, zastanawialiśmy się co dalej i tak dalej. Żmudna, żmudna praca i... No i dla mnie wyczerpująca, bo ja jestem barytonem, więc głosem dosyć niskim. A często tam w, w tych chórkach musiałem śpiewać bardzo wysokim głosem, gdzie po prostu się zdzierałem. Byłem niedotleniony, bo, 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 bo brakowało powietrza, głowa mnie bolała, zdarte gardło. W jednym utworze to pamiętam do dzisiaj, na to jak tam... Tak pojechaliśmy, że taki jeden jazzowy akord kompletnie jest. Całkiem odważny chórek. Jak no i plus te słynne gadzia reksie śpiewane tak wysoko, że... Jezu, pamiętam ten jego bóle głowy po takiej frazie. Śpiewałem też tak, tam kilka rzeczy, takim, takie bardzo wysokie nuty. Wpadłem na taki pomysł, żeby to zaśpiewać takim przesterowanym falsetem, czyli tak zwanym reksiem, tak. To była ciężka praca. Tyle Gadzio włożył wysiłku, zdrowia w te wokale, naprawdę, ale rezultat jest. jest. W studiu byliśmy pompowanie energią na maksa. Muszę przyznać, że, że energia była ogromna. Myśmy naprawdę y, się świetnie czuli, że to tak wychodzi. Nie ma Miej, by chciał. Tylko ja. U -u -u. Tylko ja. Pamiętam, że to była taka płyta, która była trochę jak nowe czasy w naszym kraju, prawda? Bo wtedy, po upadku muru berlińskiego, w tej nowej demokracji, wszystko było na nowo, i branża muzyczna też. Startowała od nowa i mój dom był jedną z takich pierwszych płyt tego, tej nowej rzeczywistości naszej, także muzycznej. Cieszyliśmy się chwilą, cieszyliśmy się tym, że mamy taką okazję i taki, taką, czuliśmy taką, nie wiem, rozpierana nas energia, podszyta wdzięcznością, taką, nabraliśmy wtedy więcej pewności siebie, że. Coś robimy, że coś tworzymy, że to ma sens, że to się nam zaczyna podobać, że to bo jeszcze nie widzieliśmy, czy to, jak to się przyjmie. Robiliśmy to tak naprawdę dla siebie na razie, póki co, bo jakiekolwiek wydanie płyty odwlekało się w czasie. Firma, która kupiła licencję, pierwszą na płytę mój dom, to mówiła, no kupowałam, przyślij mi busa żółtej Iry, bo Ira była wtedy wydawana, ta pierwsza, mój dom. To ja zrobiłem, no chłopaki mówią, zróbmy jakąś kasetę, no, żeby gdzieś pokazywać przyjaciołom, yy, yy, no, no, cokolwiek, żeby mówić, że mamy płytę nagraną, nie? Dobra, to kumpel wyprodukuje nam w piwnicy tam. Zamówiłem, nie pamiętam, chyba za 100 tylko tych kaset zamówiłem. A zobacz, już jest lepsza, lepszy papier jest i tam zaczęliśmy oglądać, nagle no, się okazało, już lepszy papier w środku w kasecie, po dwóch dniach. No, i teraz oni tak sprzedawali. Że nie było tak, że tam ma być, nie wiem, 100 kartonów, 1000 kartonów, tyle, ile wepchniesz kartonów do busa. To się tak sprzedawało. No, no, to była ogromna sprzedaż. No. Pamiętam, jak po wydaniu żółtej kasety musieliśmy ją w ogóle zrobić własnym sumptem. Żeby w ogóle mieć jakiekolwiek demo do zaprezentowania nawet, nie wiem, jakiemuś panu dziennikarzowi, do którego. Tam ciężko było dotrzeć, ale po kilku wizytach w radio czy w telewizji Kuba bardzo uparcie, zawsze jak nie drzwiami to oknem, wydeptywał te ścieżki. W rezultacie ktoś nas gdzieś tam zapraszał do jakiegoś programiku muzycznego, prezentowaliśmy jakąś tam piosenkę. Pamiętam jak nas zaproszono do Teleekspresu żeby zareklamować albo właśnie tą kasetę wydawnictwo, albo jakiś koncert nie pamiętam, wiem, że jechaliśmy w pięciu gadzia maluchem białą strzałą i teraz was właśnie zaskoczę nie? bo ja mam coś czego nie ma nikt z tamtego okresu nie? mam na przykład to chyba Kuba wytłoczył albo tam zlecił komuś jeszcze nalepki z tamtego okresu to są nalepki Ira. Takie na zeszyty, na sprzęt, e, na gitary. Nie wiem na co. Została mi jeszcze pokaźna liczba oryginalnych nalepek z 90 roku. To jest dokładnie z tego okresu. I z 91. Mam tu kopertkę, ale ta kopertka zawiera. Nie wiem. Na moje oko ponad 100 pierwszych układek kasety. Tak wyglądała pierwsza kaseta, mój dom wydana własnym sumptem. Nie było, potem się sprzedało 2 miliony, ale najpierw nie było takich możliwości. Robiliśmy to sami. Kuba z, z pomocą jakichś drobnych sponsorów wydawał kasetę w ten sposób. I to jest okładka. Dostały mi jeszcze bardzo dużo oryginalnych z 91 e, okładek. E, może nie wiem, może wydam parę kaset. Okładkę już mam, nie? będę bogaty. I tu jest jeszcze Come Together, bo, to, bo w pierwszej wersji tej płyty ta piosenka była na płycie. Potem utwór zniknął z, z płyty, bo już wydawca Top Music nie dostał licencji na piosenkę Beatlesów. Nie? I jeszcze, żeby Was pognębić, pokażę Wam coś, co też przy tamtej okazji Bilety z pierwszej trasy Iry. E, tak wyglądają. Proszę, ile ich mam? Nie wiem, ze 200 CETI, Róże Europę, Skawoker, jako specjalny i IRA. Tak wyglądał bilet promujący tą płytę. W tamtym okresie. Myślę, że. Sam się zaskoczyłem, jak to dzisiaj znalazłem. Natomiast myślę, że, że to jest niezły fan, nie? Żeby promować płytę, trzeba zagrać trasę. Wydaliśmy tą żółtą kasetę. Nie wiedzieliśmy w zasadzie, czy ktoś nas już rozpoznaje, czy zna, czy, czy wie, co to jest Ira. No, ale zrodził się pomysł zorganizowania trasy koncertowej. Trasa koncertowa miała mieć tam, nie wiem, 10 czy 12 koncertów, nie pamiętam tego dokładnie. E... Organizowaliśmy to sami, to znaczy organizował to Kuba. Przez, przez długi czas. Już po nagraniu płyty, mój dom, mimo że się były sukcesy, gdzieś np. Trójka grała, było Mój Dom, który mocno namieszał. Potem jak weszła Nadzieja, no to już była bardzo, bardzo grana. Już Nie Zatrzymam się, no to już w ogóle nie schodziło z list przebojów. Zespół z Radomia, wiesz, z Domu Kultury, nagle wiesz, w Trójce, którą słuchałeś, a tu nagle zespół, zespół w którym grasz, jest na szczycie tej listy. To jest nieprawdopodobne hmm. uczucie. A jak nieudaną potem trasę jesienią spróbowaliśmy taką z pompą zrobić, to ja nie mając doświadczenia, no to padłem totalnie na. Była tragedia, była po prostu finansowa i dzięki przyjaciółom po prostu jakoś z tego tam wychodziliśmy. Pierwsza no, trasa no. była rewelacyjnie zorganizowana. No. Autokar, plan koncertowy na całą Polskę, walizki po prostu wypakowane ciuchami na cały miesiąc, bo wyjeżdżaliśmy chyba na cały miesiąc. Zostały wydrukowane nawet plakaty. Ustalone, wynajęte sale koncertowe, hale sportowe. Nawet naszym supportem był zespół Walker, To znaczy Grzegorz Skawiński grał z naszą sekcją, czyli z Wojtkiem i z Jinksem, no i z Piotkiem Łukaszewskim jako Walker. Tych koncertów odbyło się, nie wiem, chyba trzy. Mi się wydaje. Ostatni to był koncert, który, który był, w Lu, to był w Lublinie, na hali, takiej hali sportowej. I do tej hali przyszło, nie wiem, 10-15 osób, coś takiego. No to było, to już było straszne, ale no, podjęliśmy decyzję, że skoro są przyszli, to zagramy dla nich. No, już trudno, tej pustej hali sportowej. No. Taki to był koncert. Jak wjeżdżasz do danego miasta i przejeżdżając przez miasto jadąc do sali koncertowej, to widzisz plakaty do dojazdu do sali. Po prostu widzisz je. One są, wiszą, o tu plakat, tu plakat, tu plakat. Czyli generalnie patrzysz takie oko muzyka, plaka, miasto rozplakatowane. My mieliśmy żółte plakaty, widoczne z daleka, od razu je było widać. nie? A my wjeżdżamy, nie ma, nie ma, nie ma. Nie odbierałbym tego w kategorii, że to był jakiś, jakaś porażka. Tylko bardziej, że, że ludzie nie wiedzieli, że te koncerty w ogóle będą. Nie? I, I dlatego mieliśmy tak małą frekwencję. Nie? To, że, 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 że stworzyliśmy jakieś piosenki, które podobają się ludziom i że, i że one mogą stać się przebojami, to zorientowaliśmy się, w, jak zagraliśmy pierwszy raz w Jarocinie jako, jako zespół Ira. Tam byliśmy tak jeszcze. Właśnie mało znani. Tak, kto, mało znani, wyskoczyliśmy tak, na trzy kto numery. To Tak. Tym, bardzo, bardzo bardzo mm. dynamiczny, pamiętam, fajny występ. Dobrze nas przyjęli, ale. W, nie, przyjęcie było, przyjęcie było fajne, no. bo tych ludzi, pamiętam, wyszliśmy w tych tłumanach kurzu. Ten tłum, wiesz, szalejący, to. rewelacja. Ora jest naga. nie, nie pamiętam. Patrzę na rio,

Bo myśmy sobie wkręcili takiego demona zupełnie niepotrzebnie, tylko też nie mieliśmy takiej wtedy świadomości, że tam grają punkowe kapele, że jarocin, że oni będą chcieli, że na, za, na takich e, wesołych chłopaczkach e, w długich włosach to oni będą tam e, brzydko pokazywać czy coś. Ale to były nasze demony. To były nasze demony, to były nasze zupełnie niepotrzebne omawy, bo mieliśmy po pierwsze wielkiego przyjaciela Jurka Owsiaka który bardzo pięknie zespół zapowiedział. Po drugie, to była impreza, w której każdy, kto grał, był przyjmowany dobrze. Wyszliśmy w Jarocinie na scenę i zaczęliśmy grać, a ludzie śpiewali nasze piosenki. Publiczność w Jarocinie na festiwalu śpiewała nasze utwory. I to był ten moment, kiedy zrozumieliśmy, że to chyba jest dobre to, co robimy. To było strasznie przyjemne, że gdzieś się przejeżdżało się przez jakąś miejscowość wypoczynkową, i nagle słyszysz, że na imprezie ludzie się bawią przy płycie Mój Dom, że, że, że lecą nasze piosenki i dzieciaki się bawią przy tym, tańczą i w ogóle. To była rewelacja. Nagranie płyty Mój Dom, i nagle potem to, co się działo, to wszyscy mówili tak jak Bitelmania, mówili i Romania. Jak przyjechaliśmy do Białego Stoku na koncert w, w, w takim dużym amfiteatrze, Wystawił nas organizator i nikomu nie zapłacił, zawinął się z, z, z całą kasą z biletów. A my przyjechaliśmy, także no nasz kierowca nie miał czym zatankować samochodu. I pamiętam, że na scenie gadżet coś takiego powiedział, kochani musimy coś wymyślić, bo nie mamy na paliwo do naszego, do naszego busa, żeby jakoś do domu wrócić. To ludzie przychodzili pod scenę i rzucali pieniądze. Że jeszcze stare pieniądze, więc to było papierkowe i dużo. To taka hałda, nasz kierowca pozbierał te pieniądze i, i mieliśmy na paliwo, żeby wrócić do domu. A, a to już był czas, i wtedy dopiero zauważyliśmy, że się coś zmieniło. Więc ta płyta <grytania> dała nam ogromną popularność. Powoli, powoli, jakieś dobre miejsca były, pamiętam na liście przebojów, wtedy trójki się słuchało dużo no, lista przebojów to głównie tam stamtąd się czerpało muzykę kiedyś. Słuchało, to, to trochę trwało, zanim, zanim jakoś tak ludzie zaczęli nas kojarzyć. Kuba robił wtedy fantastyczną robotę, nie? bo yy, dla mnie jest to bardzo ważne i, i muszę o tym powiedzieć, że czas ten cały angażowania mnie, yy, potem stworzeniami dobrej atmosfery, yy, logistyki, finansów. Potem finansów, pilnowania tego koncertowo, nie? to Kuba wykonał fantastyczną robotę nie? Przez, i potem jeszcze przez wiele lat to robił, bo zespół nie miał menadżera, nie? to Kuba był menadżerem i e, wszystkie nasze ekscesy w hotelach, za które trzeba było zapłacić, no, czy jak się robił głupoty, to nie, nie uciekał, tylko Kuba schodził do recepcji i regulował rachunki. E, naprawdę on tego pilnował i Mówię, to jest wartość sama w sobie, nie? Że, że facet założył ten zespół, wymyślił go, założył, ściągnął każdego z nas do tego zespołu, a potem jeszcze organizacyjnie pilnował wszystkiego, żeby to było i myślę, że ja mu jestem za to bardzo wdzięczny. Nie było czegoś takiego, że ktoś tak potrafił organizacyjnie to wszystko ogarnąć. To po pierwsze, po drugie, wydeptać tyle ścieżek przekonać tylu ludzi, że to jest ciekawy projekt i to jest dobre. I on napędził, ja myślę, że jakby muzyka jedno, a drugie to praca Kuby, która pomogła no, pokazać tą robotę Polsce, światu. Po, naprawdę na owe czasy to był nieprawdopodobny wyczyn, nieprawdopodobny wyczyn. On po prostu na tej promocji można powiedzieć, też zagrał jak na instrumencie. Próbowaliśmy zrobić już normalną okładkę. Nie? No bo tą, tą Irę szybko, no to się tak zrobiło na zasadzie, że nie ma składu. Trzeba wydać płytę, żebyśmy mieli cokolwiek dopuszczania fanom, no ale trzeba zrobić porządną okładkę. Poprosiliśmy Darka Mańskiego, żeby nam zrobił jakieś zdjęcia na okładkę. Więc Darek stwierdził, że zabierze nas na Wisłę i gdzieś tam. Plaża nad Wisłą. Zaczęliśmy chodzić, szukać jakiegoś miejsca, żeby nas sfotografował. Chodźcie, pokażę Wam, gdzie powstało zdjęcie użyte na okładkę. Trzymając się zasady, że najprostszy pomysł często jest najbardziej trafny, długo się nie zastanawiając, zatrzymaliśmy samochód przy moście gdańskim. Zeszliśmy nad samą rzekę i postanowiliśmy szukać skojarzeń z Polską, czyli z moim domem. Po pięciu minutach udało się wykonać to zdjęcie. Takie miejsce na plaży, gdzieś tam porzucane jakieś śmieci tak naprawdę, nie? jakaś puszka Słuch. zgnieciona, jakieś papierosy gdzieś tam nie do pałki. No Peter się takie Harley'owskie te rękawiczki, skóra i gdzieś tą rękę, pamiętam, Peter położył na piasku, i Darek tam kilka zdjęć robił, raz tak, raz. No i no fajnie to wyszło. Ale pamiętam, że, że te, myśmy nie szukali tego, nie? tylko to tam było nad Wisłą, w tym piachu, pod mostem, wbita ręka w ziemię i tak zrobiliśmy okładkę. Wszyscy doszliśmy do wniosku, że to jest dobry pomysł, że to jest, to jest okładka. Bardzo symboliczne, fajnie to wyszło. Żadnych nie było dyskusji, wszyscy byli zgodni, że to jest dobrze. Pamiętam, że y, y, pierwsze spotkanie było chyba spowodowane tym, że ich ówczesny wydawca był z Krakowa, firma Top Music, którą bardzo dobrze, bardzo dobrze pamiętam. No i myśmy w którymś momencie mieli trochę abonament na to, że zespół do nas przychodził z wszystkimi nowymi nagraniami, y, że wszystko, co się dzieje u Iry, było także u nas y, jako pierwsze. I tak się złożyło, że potem, jak Ira pojechała do Jarocina, to my też byliśmy obecni przez dwa kolejne lata w Jarocinie. Ja chętnie rozmawiam w ogóle o Jarocinie, bo ja świetnie wspominam te czasy. I ten Jarocin 91, czyli ten pierwszy początkowy, drugi, którego myśmy się już. czyli 92 rok, którego my się już. Nie baliśmy. No nie baliśmy, bo już mieliśmy w innej perspektywie i z innej pozycji, trochę mentalnie, bo generalnie to tak naprawdę nie miało znaczenia. E, mentalnie e, przyjechaliśmy, jakby jako inny zespół, już e, powiedzmy chciany. To już było po, e, po sukcesie płyty mój dom, i to już było jakby na, na, na fali tego, że zespół stał się popularny i nasze piosenki już. już z, znano szerzej. Pamiętam, że na następny dzień po powrocie z Jarocina zobaczyłem ten występ i no, kurczę, no, było nieźle. Było, było lepiej niż mi się wydawało po prostu. Jarocin to była przygoda moja niesamowita, bo do Jarocina pierwszy raz pojechałem w latach 80. jako kierowca swojego samochodu, czyli Ogórka i wtedy jechałem z zespołem Sfora. Kobranowska proletaria to olej Kobra, no i e, Artur Gadowski, no wyglą wyglądali zjawiskowo chłopcy, długie pióra. E, byli szczupli, byli, no wyglądali jak a, gdzieś z Kalifornii, z Ameryki. E, do nas by taka się zjawiła, z niesamowitą pogodą ducha. E, jak jeździliśmy później w tej trasie, no to istotnie, e, no jedna w ogóle z moich piękniejszych wspomnień, bo tego w ogóle nie było, myśmy chcieli coś takiego zrobić i już. Nawet był taki epizod, że Wojtek mówi, e, ja nie będę grał yy, przed irą. ja mogę zagrać po Irze, bo ludzie na Wojtku już krzyczeli Ira, Ira, no ale yy, ja jestem znowu taki, że instruuję. No, będzie tak jak my ustaliliśmy i, i cicho być. No i oczywiście tylko to się ułożyło, yy, była po Irze, był, było WW, ale potem zrobiliśmy taką rzecz na każdym koncercie, że wszyscy byliśmy razem. I to właśnie pokazywało jak niezwykle by ludzie zintegrowani ze sobą. Jaka była... Super atmosfera. Jurek pojechał z nami na kilka koncertów. Wiem, że był kilka razy. I, i, I uruchamiał akcję właśnie zbierania pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i biegał z jakąś tam, pamiętam, z jakimś pudełkiem po butach, czy z czymś takim po prostu i ludzie, no, w, w, wychodził na scenę po prostu w trakcie nas, jakby w przerwie. Tak robiliśmy taką małą przerwę, za, zapowiadaliśmy to, że teraz jest z nami tutaj Jurek Owsiak i chce wam coś powiedzieć. No i Jurek wychodził, jak to Jurek. Koncertowo jechał, co mu silna na język przyniesie, a potem zbiórka, zbiórka pieniędzy odbywała się po prostu. Leciał w tłum i zbierał kasę. To był początek orkiestry. Nawet jeżeli to się nie nazywało jeszcze Wielka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to wtedy właśnie w czasie koncertu IRY. Jurek zaczął, zorganizować znaczy zaczął, puścił weter, komunikat, że zbieramy kasy. Jest na dużej scenie. Oglądamy na Jest która tutaj teraz gra. Lecimy, zobaczmy. Ja byłem zapowiadający. Ludzie już się znali z rozumień harcerskie, potem z magazynu Brum. W związku z tym yy, już się wytworzyła atmosfera takiego gospodarza, nie konferancjera, tylko gos gospo gospodarza, który mógł się pozwalać na różne rzeczy i na te, o no, które wspominał Artur, że po prostu będą Cię przerywają. Stop, słuchajcie, no mamy już tyle i tyle. I też sobie pomyślałem, że warto zrobić coś spektakularnego. Kupiłem gitarę za jakieś grosze. I to też opowiem, bo to fajna historia. Kupiłem gitarę za jakieś grosze, specjalnie po to, żeby ją rozwalić. I cały koncert grałem na innych instrumentach lepszych niby, nie? A tą największą paździochę zostawiłem tylko na to jeden numer na Come Together, żeby ją w finale rozwalić. Yy, I wszystko poszło świetnie, dopóki nie, znaczy no, oczywiście rozwaliłem tą gitarę, rzuciłem w tłum, tak jak było wyreżyserowane, dopóki nie pojechaliśmy do hotelu w nocy i była retransmisja koncertu. I obejrzałem to i mówię Randy boskie, co ja zrobiłem. Ona grała lepiej ta gitara, niż wszystkie, które miałem tego dnia na koncercie, nie? Peter na koniec gitarę rozwalił. Ale ja No, no, no fajnie. rozdał. Fajnie. Roze, roze, rozpadła się na dwie części i pamiętam, że i gryf i deska poszły w publiczność. Fajne to było. Dzwoniliśmy do Kuby. Macie czas, możecie pojechać? Proszę bardzo, możemy jechać. Nigdy nie pętam, żeby w ogóle nie pętam ani jednego ani jednych negocjacji finansowych. Zresztą zespół był zawsze gotowy na każde wezwanie Jurka. Tak mogliśmy mu się odwdzięczyć i te pierwsze trasy orkiestrowe zawsze graliśmy, nawet zmieniając własny kalendarz koncertów, byle tylko grać z Jurkiem, nie? bo czuliśmy, że to jest ważne. Ale na tą trasę, jak jechaliśmy, mieliśmy jakąś firmę, którą wynajęliśmy, i nawet chłopaki z Iry nam pomagali schować samochód tego gościa, bo nie chciał nam wypłacić kasy. Jeździł Fiatem i myśmy wszystkich zebrali no, muzykę, bo kogo można. Chłopaki, musimy wziąć ten samochód i wpis, długo gdzieś tam zanieść, bo on nam nie da pieniędzy. I chyba ileś osób dźwigało tego Fiata. Schowaliśmy go gdzieś za winkel, on przyjechał przerażony: powiedział, Jezus, Jezus, ukradli mi samochód, ty się z nami rozlicz, ty się z nami rozlicz. Słuchaj, rozliczył się z nami, Nasze losy z Jurkiem splatały się potem jeszcze jak te węzy DNA. Wiele lat i wiele razy, no to już co prawda nie jest płyta Mój Dom, ale piosenka Wiara. Po czym graliśmy na pierwszym Woodstock, pierwszy, 95 rok, tak, pierwszy Woodstock. Tam grała Ira, tam grała Ira i to był świetny koncert. Ja pamiętam, że przeżywaliśmy go potem jeszcze długie tygodnie. I to jest ten moment takiego niezwykle sprawnego zespołu, dobrze grającego. I nagle wchodzi z przebojami, czy jest to wiara, czy jest to mój dom. I słyszysz pisk, głównie pisk damskich głosów. My, poz, my poznajemy. Faceci krzyczą. Nie, tutaj to dziewczyny krzyczą. Oczywiście, że tak. o takim swoim właśnie. On jak śpiewa, to tak jakby się uśmiechał. Po prostu był uśmiechnięty w tym Super to poszło, bardzo byliśmy zadowoleni i chyba to był jedyny koncert ich na naszym najpiękniejszym festiwalu. Kuba Wojewódzki, muszę dzisiaj powiedzieć, że jakby dzięki wielkie dla Kuby, bo, bo Kuba się wszystkie fajne chłopaki są, ale Kuba Wojewódzki, jako taki młodziutki dziennikarz, tak chyba mogę powiedzieć, wtedy zachwycił się zespołem IRA. Jak wszedł do nas do studia, posłuchał. Myśmy się zaprzyjaźnili po prostu. Ja go w ogóle pamiętam z, z tamtego okresu bardziej jako przyjaciela zespołu, takiego jednego z nas trochę, niż pana dziennikarza, pana redaktora, pana z telewizji. Nie wiedzieliśmy, jak, jak się robi teledyski, kto może nam zrobić teledysk, ale znaliśmy Kuba Wojewódzkiego. Tak? On był wtedy człowiekiem radia, radiowcem, ale też kręcił się przy telewizji. Kuba Wojewódzki był Chyba reżyserem. Na pewno był reżyserem teledysku Mój Dom. Od do ciebie opowiada, że pierwszy jego teledysk w życiu to był teledysk zespołu Ira. I to były też w ogóle nasze pierwsze teledyski, no bo nie mieliśmy żadnych innych. Ustawiliśmy sprzęt, stanęliśmy na tej scenie, odpaliliśmy playback. Jedną kamerą ktoś to po prostu sfilmował trzy albo cztery razy. Nie wiem, kto to potem montował. Jest taki, jaki jest ten klip. No, no, nazwijmy go klipem. No, dziś ogląda się trochę śmiesznie, ale, no, ale to jest pierwszy klip. I pierwszy, I pierwszy klip właśnie zrobił nam Kuba Wojewódzki. Ja też z Kubą myślę, że nie ujawniam jakichś tajemnic. Poza zespołem jeździliśmy po Europie, Dania, Niemcy. Robiliśmy głupie rzeczy. Bardzo fajnie nam się i współpracowało i też fajne relacje mieliśmy, nie? bo to mniej więcej podobny typ wariactwa i, i taki jego spojrzenia z dystansem na świat. Nie? I na pewno wielka i nieoceniona rola jest Kuby Wojewódzkiego w tych pierwszych naszych historiach. Muszę dzisiaj po latach przyznać, że myśmy wtedy tworzyli naprawdę jedną rodzinę. Skład to też bardzo chyba dobrze działa na tworzenie muzyki, że myśmy byli ze sobą po prostu na maksa, jak, jak z rodziną z życia. To było to miejsce, ten czas, gdzie. Spotkało się nas pięciu, stworzyliśmy na próbach taką muzykę, jaką czuliśmy, bo to nie było przekalkulowane ani trochę. My po prostu się bawiliśmy tymi piosenkami. Ono powstawało bardzo spontanicznie, nie były obliczone absolutnie na jakikolwiek sukces. Wszyscy przebywaliśmy w studiu razem półtora miesiąca, dwa miesiące. No, mówię, na ten krótki okres stawaliśmy się taką małą rodziną. Nawet nie boję się użyć tego słowa. I wszyscy wkładali ten, oprócz artystycznego wysiłku, ten intelektualny też. Wykonywali intelektualny wysiłek, że a może to zrobimy tak, a może to coś tutaj takiego wymyślimy. I to, to naprawdę dzięki temu to jest tak dobre. To jest bardzo ważna, ważny czynnik takich starych, mówię starych, bo to wtedy takie były czasy, starych płyt y, 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 bardzo dobrych, gdzie każdy członek zespołu miał swój duży wkład. Siedzieliśmy tam razem, wszyscy razem siedzieliśmy nad tą płytą i, i nikt nie, nie czuł się jakiś skrępowany nawet nagrywając swój instrument z, z, no z, zresztą no leszek, tak jak mówiłeś no z leszkiem, no praca to była no, super. No. Czysta przyjemność. No. To była czysta przyjemność, bo nie było spinki, mmm, czuło się wsparcie z drugiej strony. Czuło się nawet pod Jarkę, jak się fajnie coś zagrało, yy, czy było fajnie zaśpiewane, czy, czy ogólnie coś czymś czym się zajarał leszek, to wykazywał taki entuzjazm, że od razu nam się udzielał i że to będzie fajne, Przekonywał nas do czegoś, że, że zróbcie może tak, bo tak będzie fajnie, Wiesz, wymyślanie harmonii. Churdy, to wszystko tam był taki fajny, spontaniczny, ale i profesjonalny bardzo proces. Pamiętam, że mój dom był przede wszystkim płytą, która bardzo na naszym rynku wystawała, jeżeli chodzi o produkcję, bo to była produkcja jak prosto z Ameryki. Myślę, że tutaj się dwie rzeczy spotkały. Ja mam przyjemność i zaszczyt spotykać się z Leszkiem Kamińskim teraz na co dzień w pracy w radiowej dwójce. I kiedyś się zahaczyliśmy właśnie o tamte czasy. Myślę, że. I mam nadzieję, że zespół też tak uważa wkład Kamińskiego w mój dom 1993 płytę koncertową jest ogromny. Jego cierpliwość do upartych chłopaków też była ogromna, ale czasami tak się zdarza, że producent i zespół tworzą po prostu zgrany team, i efekty są znakomite. I tak było z tą płytą. W historii całej tej płyty, całego tego zespołu jakby. Bardzo ważne jest, żeby wspominać właśnie o takich ludziach jak Kuba Wojewódzki, Tomek żąda, na pewno Jurek, na pewno Jurek i to z czystego serca, to nie było żadnej kalkulacji, że o, to będzie gwiazda, więc i pomogę. Ten, 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 Kuba się bardzo z Jurekiem przyjaźnił, zresztą ta przyjaźń trwa do dzisiaj i to był taki system, że my czuliśmy ducha w tym, w tym całym, i w tej muzyce, i w tym wszystkim, co dzieje się dookoła, nie? Um, Darek Majewski, który robił układkę. Jacek Kumoszewski, szef fan klubu. Um, um, potem chłopaki z Radomia, którzy um, dołączyli jako, jako technika. To my tworzyliśmy rodzinę. To była grupa ludzi. Która, która jakby jeden za drugiego wskoczył w ogień, nie? Jedną wielką zaletą płyty Mój Dom, tak dzisiaj też z perspektywy wielu lat, to było to, że to nie było, że był jeden przebój na tej płycie, czy tam dwa. To po prostu była płyta, z której większość piosenek była przebojowa. Utwory Mój Dom i Nadzieja i Jeszcze Nie Zatrzymam Się i Twój Cały Świat to są utwory. I Bierz Mnie. To są utwory, które do, do dzisiaj się pojawiają na naszych koncertach. Nie, nie na wszystkich, ale, ale, ale często do nich wracamy. Tak? Wykładnikiem tego, czy muzyka się zde, zdeaktualizuje, jest czas. A my do tej pory z tej płyty, z, z płyty mój dom, gramy większość piosenek. Oni weszli do studia, nie było żadnej demówki. Wszystkie dźwięki padły tu, nie zostały sztucznie wygenerowane. I dzięki tej jakby si sile ludzkiej. Tych osobowości, to ta płyta ma taką siłę. No. To są rzeczy, których się nie da zmierzyć centymetrem, ale ja myślę, że ta płyta weszła ludziom, jeżeli można użyć tego określenia, właśnie przez to, że brzmiała zupełnie inaczej. Nawet nie chcę mówić, że po amerykańsku, bo Kamiński ma własne patenty na nagrywanie dźwięku. Ale to jest zawsze tak, jak się wrzucało wtedy, głównie kasetę, chyba w samochodzie czy do odtwarzacza, to, to ten dźwięk wystawał z tego, co było wokół. I myślę, że to ogromna zasługa producenta, ale też zespołu, bo... już nie pamiętam tej statystyki, bo to było strasznie dawno, ale ja wiem, że oni nagrywali tą płytę z Kamińskim bardzo, bardzo długo. On sam nie pamięta, ale mówi, że to był was miesiąc nagrania, nie tak jak wówczas było przyjęte, że zespół wchodził do, do studia na 2-3 dni i wychodził z gotową płytą. Płyta Mój Dom zapoczątkowało to, że się świat pojawił, że... że że nagle poznaliśmy ludzi w telewizji, poznaliśmy ludzi w, w, w radiu, i, i, no i ludzie zauważyli, że można grać nową jakością. No, to, to był ten początek. Różni fani zespołu IRA mówią: A tu była prawdziwa IRA, a tam nieprawdziwa. To nie jest tak. Zespół musi się zmieniać na przestrzeni lat. Jeśli od 20 paru lat nie ma mnie w zespole IRA, no to ten zespół musi być inni bo inni ludzie tworzą te piosenki no jakby to jest naturalne nie Nigdy nie wiemy co jest rzeczywistą pamięcią a co jest takim naszym wyobrażeniem o tym jak to było nie? Bo my się przy tym świetnie bawiliśmy przy okazji To nie, muszę powiedzieć że tam jak czasami się ogląda różne tam making of z pracy nad różnymi płytami to tam dramaty w studiu i tak dalej A u nas była nieustanna zabawa nawet na granicy czasami nawet demolki powiedziałbym i trochę, I trochę ciężko mi przywoływać obrazy takiej ciężkiej pracy, bo de facto tego nie było, myśmy się świetnie bawili. Płyta Mój dom była dla nas no to najważniejsza nasza płyta. No. Pierwsza dobrze, dobrze nagrana, dobrze zagrana, dobrze brzmiąca. W ogóle się jakby to nie zestarzało pod tym względem, jak to jest zagrane. No. Tak samo jak gadzio, jak jest zaśpiewane. No. Mówię, ja nawet zapomniałem, że tam taka ta tytaniczna rola w tych wokalach została wykonana, że tak nawet jakby bardzo fajnie odbiera się główne wokale, ale co Gadzio tam wyczyniał w tych chórkach, te skale, gdzie on musiał sięgać, w dole, wysoko, nieprawdopodobne. Ira, która y, chyba dzięki Arturowi, pamiętam, że Artur był fanem Beatlesów, zdobyła moje serce także tym, że uparcie nagrywali i grali Come Together. Zresztą Come Together chyba na płytę nie trafiło ostatecznie, o ile pamiętam, ale myśmy w radiu y, tą wersję łupali dość mocno. I potem chyba w Jarocinie udało im się nawet namówić na występ w Come Together i Hołdysa i Niemena i kogoś jeszcze namówić, Czesława wtedy na coś takiego, to w ogóle... Ale to świadczy o tym, jak zespół błyskawicznie zdobył nie tylko popularność, ale zdobył pozycję na rynku, renomę. A pozycję w branży i renomę zdobywa się nie tylko ilością sprzedanych płyt, przede wszystkim tym, jak płyta brzmi i to, że to było coś zupełnie nowego. Ja myślę, że płyta Mój Dom ustawiła zespół IRA na rynku. I to nie można oceniać teraz, na ile ona była dobra, na ile niedobra. No, była bardzo dobra, bo ona jest pewnie pięciokrotną czy sześciokrotną platyną. Jak to oceniać? Jeśli mój dom do dzisiaj, po 30 latach, sprzedaje się i, i sprzedaje się przyzwoicie, bo jeśli nawet są wznowienia, ostatnio, no, widziałem następne wydanie yy, winylowe płyty Mój Dom. No, to jeśli po 30 latach płyta jest dalej wznawiana i sprzedaje się jej więcej niż nowych płyt obecnych artystów na rynku, to znaczy, że nie jest źle chyba, prawda? No bo daj nam, Panie Boże, tak, takich, takich powtórek po 30 latach. A tak wygląda złota płyta Mój Dom. Ma już 30 lat, <laughs> nadal jest złota i trzyma się świetnie. My tak naprawdę to nie wiemy, ile tej płyty się sprzedało. Nasz wydawca twierdził, że znaczy wręczył nam złotą płytę, ale oficjalna wtedy liczba sprzedanych nośników to była pół miliona więc no chyba nam się należała jakaś platyna albo podwójna, chociaż platyna, no ale nic, zostaliśmy złotą i skromna, złota, płyta w mój dom. Chętnie bym, nie wiem, no usłyszał na przykład, jak Gadzio śpiewa piosenkę napisaną jeszcze raz przeze mnie na przykład, nie? No bo, bo to jest, też takie... Może, może kiedyś do tego dojdzie, nie mam pojęcia. No ja na pewno dzisiaj nie jest możliwe, żeby zespół Ira yy, no żeby zespół Ira był znowu zespołem takim, który był sprzed 30 lat. No to jest bzdura. Oczywiście z wielką przyjemnością zagrałbym takie 35-lecie we wszystkich możliwych składach zespołu Ira, grając stare i nowe piosenki, bo to byłoby pewnie wielkie wydarzenie dla, dla świata muzycznego w Polsce. No nie ukrywam, że na, na, jakby no, na, na, na to, przed tą emeryturą byłoby to przyjemne. Ja bym się chciał spotkać na... Nie wiem. Cały dzień można by było o tym opowiadać spokojnie. Eee, tak by było najlepiej, tylko wtedy ile miałby trwać ten film? Jest też taka anegdota w ogóle związana z, z płytą Mój Dom, z jej brzmieniem. A, kiedy do Leszka Kamińskiego, nie powiem kto, a, pewien znany polski muzyk przyszedł, chcąc nagrać płytę i mówi, że y, no wiesz, chciałem nagrać płytę, ale wiesz, tak Mam taką prośbę, żebyśmy się chociaż troszeczkę, wiesz, jakoś tam zbliżyli do tego brzmienia, jakie ma Ira na tej płycie swojej mój dom. Bo ja wiem, że ta płyta, to wiesz, to są dzieci jakichś dysydentów. Oni tam nie grali na tej płycie, tam wynajęli i z, z jakichś zagranicznych sidmenów i płyta na zachodzie jest nagrana. No i lechu dopiero wtedy jak tam? Przecież to ja tam płytę nagrałem. Oni dzisiaj tylko do baru na, na kaszę z sosem chodzą, bo już kasy im brakuje. No to, to jest. to był... To był taki symbol brzmienia, jak myśmy to nagrali. To było ogromne osiągnięcie leszka Kamińskiego i zespołu Ira. No to był największy komplement, jaki można było słyszeć, bo to okazało, okazuje się, że no udało nam się tak, osiągnąć ten cel, który chcieliśmy osiągnąć wtedy. I mówię, no i to. Ja z, wiesz, no z sentymentem dzisiaj oczywiście wspominam tamte tam tam trudne momenty, bo to, bo to było też dla nas trudne, mówię. Było ciężko. chwilami nie było co jeść po prostu w tym hotelu, w którym tam siedzieliśmy, ale, ale mieliśmy marzenie chcieliśmy i, i chcieliśmy spełniać swoje marzenia i zrobić tą płytę tak jak, tak jak chcemy. I tak się, tak się stało. Um, mówię, no to jest, to jest pierwsza nasza najważniejsza płyta. Poza związkami muzycznymi były związki emocjonalne. No mówię, kochałem tych facetów, no wtedy, w tym momencie. Jeszcze kocham do dziś, no. Mam w oczach ten obraz najpiękniejszy jaki jest, czyli tych wspólnych podróży, czyli tych tego całego świata, nas, nosili chłopaki koszule flanelowe w kratę, nosili glany, wyglądali wszyscy podobnie. Naprawdę mieszkaliśmy w podobnych mieszkaniach, jeździliśmy podobnymi samochodami, ira może lepszymi. Ten świat jeszcze był wtedy taki zrównoważony. Gadził w tych swoich galotach, bo tak się nosiło wtedy, w glanach, dotąd, długie pióra, koszula często przepasana, związywana, tutaj flanelowa. No, yy, gans rozes, ale to taki polski w takim dobrym znaczeniu I, i wtedy jeszcze ten rock and roll festiwalowy jarociński, później to co my robimy, nietelewizyjny miał miejsce I, i za to chwalić boga, że mogłem to przeżyć i mogłem tego dotknąć. To, to była młodość, była to w ogóle nie, no to było coś to przeżycie no po prostu. Super. Jest co wspominać, płyta mój dom, to nasza trampolina do na jakby. Na, na scenę muzyczną wtedy zaczęliśmy, zostaliśmy zauważeni. No i fajnie, że żyje cały czas w sercach ludzi. Tak, dokładnie. I najważniejsze, że, że właśnie, że piosenki przetrwały do tej pory i, i gramy je do tej pory. I powiem się, że z dużym serduchem gramy te piosenki. No, i mija te 30 lat od tamtej płyty. Fajnie, że taka, taka historia, jaką myśmy wtedy z moim udziałem do chyba 97 roku nakręcili, że zespół Ira stał się marką na rynku, gdzie już kolejne pokolenie przychodzi na koncerty tego zespołu. I mimo, że po jakimś czasie skład się zmienia. To, to ciągle są grane nasze te piosenki z płyty Mój dom. Cieszę się, że w ogóle uczestniczyłem w kawałku historii polskiej muzyki i do dzisiaj, nie ukrywam, konsumuję tego efekty. Jestem wdzięczny za to, co się wydarzyło i jestem wdzięczny za to, co dzisiaj robię, bo to są wszystko owoce między innymi tej płyty. Mój dom, kamień milowy. Cieszę się, że w tym brałem udział.

Przyniosą niespodziankę. E, oryginalną kasetę z prób sprzed 31 lat chyba. Albo 30 i pół. Jeden. Kiedy to? Albo 31,5. Skoro teraz jest 30 no. lat już po płycie, no to musiał po być o po przygotować. Tekst roku, Tekst. Nie zatrzymam się. Ma tytuł roboczy: Rocker. E, spadam, jest, spadam. Mój dom nie ma. A jest jakiś refren, ale jeszcze bez tekstu w Zrodce. Bierz mnie to jest Shake Me. A nadzieja jest nadzieją. E, Płonę to jest Everybody. Ale wtedy już nadzieję graliśmy na próbie? Nie tu w hotelu. To, Wydzę, oczywiście, a, że a, mogę oczywiście ci tu musiałem to to. A to twój cały świat Co? był w hotelu wtedy. Nie trzęść nie, nie tak, tak ja. mocno, bo się rozbija. i nie będzie niespodzianki. E, I come together gramy. No i tam by już tekst był. Artur Napisał bardzo szybko. <laughs> <wiesz>. <laughs> Uwaga, na kogo wypadnie na tego? Wtedy to ja byłem niższy, wiesz. A urosłem od tamtego czasu jest jak jest. No. Spędziłem w tym e, instylizowanym pomieszczeniu mnóstwo godzin. Nie, bo ja nie pamiętam. A fortepian był. Tu był, nie. Fortepian, tu był tu. fortepian tak, dokładnie. Fortepian, fortepian był, był w ustaw... taki. To ten brzmi. Zobacz, czwarta! Ten słynny pianista. Mój dobry. świeżo? Wtedy był, Teraz to śnieje, ale wtedy był świeżo po szopenowcach. Tak, Poczekaj, nagrajmy no, to. Ja Bogu, Piotr, weźmiesz tam poprawki. Bo jest to 30 lat, jednak się nauczył. Ale gadałem, że Ładnie nie jest Ładnie gra ten, ten fortepian. Ej, słuchajcie, chodźcie, ustawimy się, zrobimy sobie rodzinne zdjęcie. Propozycję, chodź tutaj, kierowniku. Nie, nie, nie ucieka.